Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about her youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. Hejka, tu Maniek, czyli Maniek na rowerze. Chciałem tego vloga, ciężko mi powiedzieć, co bym chciał teraz zrobić z tym vlogiem. Trzeba by się w sumie przedstawić. Jestem Mariusz, mieszkam w Holandii. Moja pasja rowerowa zaczęła się około 4 lata temu w Holandii. Może nawet wcześniej. Wcześniej już były w 2013, 2014 zaczęły się takie pierwsze wycieczki. Pierw to było z taką koleżanką, żoną kolegi z pracy. Jeździliśmy sobie po 50-40 km tutaj w okolicy. Trasy żeśmy sobie tak wymyślali. Później spotkałem pewnego kolegę z innej pracy i też zaczęliśmy trochę jeździć razem. Później się zaczęły trasy trzycyfrowe, czyli stówki, 100 i więcej. Kombinowaliśmy na Facebooku z grupą rowerową. Wychodziło to jak krew z nosa. No i od jakiegoś czasu nasze drogi się rozeszły. Ja poszedłem trochę w stronę sportową, on bardziej turystyczną. Ja niestety mam troszkę mniej czasu i muszę szanować swój czas. No i musiałem po prostu ograniczać się i znać czas powrotów i całych tych treningów, wyjażdżek, przejażdżek. No i tak w ten sposób, no jakoś tam się nam rozeszło. No ale to już nieważne, no nie będę o tym wspominał. Co do kanału, to w sumie powinienem najwięcej powiedzieć. Kanał jest, powstał w sumie dlatego, bo jeżdżę dużo. Zwiedzam dużo tutaj terenów. Holandii, Belgii, czasami Niemiec, rzadko Niemiec, ale czasami się zdarza, że się zapędzę do Niemiec. No i tak stwierdziłem, że fajnie by było pokazać to ludziom, jak to wszystko wygląda, jak się fajnie tu jeździ, co można tu fajnego zobaczyć. Czasami zapominam wspomnieć w filmach i w opisach, jak gdzieś wrzucam to na grupy, że to jest w Holandii. I wtedy tak mam jakąś tam ładną łączkę i się dopytują ludzie, co to, gdzie to jest. No to jest przeważnie w Holandii bądź w Belgii. Co chcę osiągnąć z tym kanałem? To w sumie to bym mógł powiedzieć. Chciałbym, żeby więcej ludzi spędzało czas na rowerach i w ogóle spędzało czas inaczej niż tylko na narzekaniu i takim po prostu biadoleniu o życiu, tylko spróbowali sportu, na przykład roweru, i poczuli tego, że można zrobić coś innego i coś więcej i po prostu, no nie powiem, że to jest jakieś poczucie wolności, bo zawsze po takim poczuciu wolności przychodzisz do domu i dostajesz strzała, bo trzeba kredyt zapłacić, bo jest rachunek za prąd. No niestety tej wolności ja uważam, że nie idzie, aż tak można poczuć, ale można poczuć tą większą możliwość mogienia mocy. Czuję się taką moc, że można coś zrobić po takim spacerze, po takiej jeździe rowerem, kiedy jesteś na wyprawie i słyszysz, kiedy do ciebie dziewczyna mówi, dziwnie ubrana, jakby z innej bajki, i mówi: przejechałem 56 km. Myślałem, że nie dam rady. Ale to są tylko cyfry. I tak jest. Takie przejechanie 50, 30, 40 czy 100 km to są cyfry. Trzeba to sobie uzmysłowić, że to są cyfry.
Zgadza się, nie przejdziecie od razu tak z marszu stówki, ale jak na przykład wydaje wam się, że dużo jest 10, to po przyjechaniu 20 stwierdzicie, że 10 nie jest dużo. 20 też nie jest dużo, można więcej. Ale to trzeba po prostu też wstać z kanapy, zostawić pilota i wyjść. To co chciałem osiągnąć na kanale. Coś o sobie. No powiem trochę coś o sobie. Byłem kiedyś harcerzem. Bardzo mi brakuje takiego działania, w ogóle działania w grupach i próbuję realizować różne takie rzeczy przez Facebooka, przez YouTube'a. Czasami to mi nie wychodzi, czasami wychodzi. No ale no cóż. Robię, idę dalej. Co mogę teraz powiedzieć o sobie? Powiem wam szczerze, że rower uratował mi życie. Ponieważ jakieś 4 lata temu byłem kardiologa i stwierdził u mnie arytmię. I odczuwałem to, że coś jest nie tak. Miałem nadwagę, ważyłem 93 kg wagi, teraz mam 78, także sporo schudłem. Trzymam dosyć dobrą formę, nie mam zadyszek, nie czuję tego, że to serce jakoś dziwnie bije. Nie badałem się ostatnio, ale wygląda na to, jakby się ta arytmia cofnęła i się wszystko wyregulowało. Oprócz tego, że sport taki wyczynowy, ciężki, tak jakieś ciężkie trasy, gdzie tętno jest na maksa, no to ja raczej unikam takich rzeczy i po prostu jak już wiem, że będzie cięższa jazda, to jadę z czujnikiem tętna i ograniczam swój jakiś tam poziom i jeżeli już jest ten poziom osiągnięty, to po prostu no przestaję, nie? Odpadam. To w sumie to na tyle, co mógłbym powiedzieć w tym pierwszym tym vlogu, którym powinienem powiedzieć na samym początku tego mojego działalności na YouTubie. Ja dopiero mówię to po pół roku, nawet chyba więcej niż po pół roku, bo YouTube mam chyba od maja. Od maja chyba go prowadzę. Nie jestem pewien, ale chyba od maja są pierwsze takie odcinki, gdzie to coś miało. Miało ręce i nogi, to w sumie chyba od lipca, bo te wcześniejsze odcinki, jak zajrzycie na mój kanał, to są takie. Powinienem je wykasować, no ale zostawię, niech ci widzowie, którzy będą mnie śledzić, zajrzą na te filmy i zobaczą, jak było to słabe na początku. Dobrze, to tyle o sobie. Jak będą jakieś więcej pytań, będziecie pytać o coś, to zrobię Q&A, także będzie można. Będę mógł odpowiadać na wszelkie możliwe pytania, jakie mi zadacie i wtedy może coś więcej będę mógł powiedzieć, bo tak mi ciężko gadać. Dopiero się, tak powiedzmy, że się oswajam z kamerą, że mówię do... Już nawet teraz patrzycie, że gdzieś indziej wzrok, nie patrzę tutaj, no. Jeszcze się tego nie nauczyłem, że trzeba patrzeć tu, ale... To nie chodzi o to, że mam jakiś brak szacunku do was, tylko jeszcze się tego uczę, że trzeba patrzeć tu, to miejsce, że wy jesteście tam, za tą drugą, za tym obiektywem. Dobra, to na tyle, bo znowu się rozgadam i będę to na tyle i znowu jakiś temat rozpocznę. Tak nie, to jest naprawdę na tyle. Powiedzmy, że to jest... Ten pierwszy vlog, który powinien być parę miesięcy temu. Ja się już z wami żegnam i do zobaczenia na moich trasach. Ciao!